Witam Was, kochani, w tarocie codziennym. Dzisiaj jest co? 10 września, nie pamiętam, wtorek. Dzisiaj wtorek czy środa, kto to wie, ja nie wiem, ale zdecydowanie 10 września 2024 roku, to przynajmniej to pamiętam. Tyle się dzieje. Zobaczmy na Lenormanda najpierw. Mamy dwie drogi do wyboru, może dwóch kandydatów. Chcemy gdzieś płynąć dalej. Czeka nas podróż. Podróż w nieznane, w świat naszych emocji. To na dziś, kochani, to na dziś. Dobra, mamy moc. Moc chciała nam wyskoczyć. Mamy moc. Mamy króla denaru. I mamy królową denaru. Słuchajcie, ktoś tutaj się może zadawać ze znakiem ziemskim. Słuchajcie, kochani, dzisiaj będziecie stawać przed jakimiś wyborami albo zmianami kierunku w waszym życiu, kierunku waszych podróży życiowych. Chodzi o waszą przyszłość również. To będzie dobry czas, żebyście rozważyli, jakie są wasze opcje i zastanowili się, która droga będzie prowadziła do zrealizowania waszych planów, waszych celów. Musicie się zastanowić. Statek to są te nowe cele, to zmiany, to dążenie gdzieś dalej. To może być również fizyczna podróż, ale to jest ogólnie takie pragnienie wyjścia poza obecne jakieś nasze ograniczenia i poszukiwanie nowych perspektyw. Księżyc to nasze emocje, to jest intuicja, to są marzenia i te emocje, dzisiaj ta intuicja może być bardziej wyczulona, silniejsza. Księżyc może symbolizować sukces w działaniach związanych z kreatywnością. Także ktoś, jak tutaj jest uzdolniony w jakiejś dziedzinie, to dzisiaj możecie odnieść w jakiś tam sposób sukces za waszą pracę, za waszą kreatywność. Także bądźcie dzisiaj kreatywni. Do tego mamy moc. Mamy króla i królową denarów, to jest para małżeńska. To jest para małżeńska, która jest skupiona na sprawach materialnych, ale mamy również tą moc i moc to jest ta nasza odwaga, to jest zdolność do kontrolowania naszych emocji, naszych instynktów, że potrafimy się zachować, że nie kierujemy się i nie działamy pod presją jakichś tam naszych emocji. I dzisiaj możecie się czuć ogólnie silniejsi emocjonalnie. Dzisiaj będziecie tak jak gdyby gotowi do pokonywania jakichkolwiek trudności w waszym życiu. Będziecie zdeterminowani i będziecie bardziej tacy pewni siebie. To jest ta energia. Więc może dobrze to jest czas rozważyć, co ja dalej robię w moim życiu. Może zajmę się moim hobby w jakiś tam sposób, żeby osiągnąć w moim życiu sukces. No i ta nasza kreatywność tutaj będzie odgrywała ważną rolę. Ale mamy króla i królową denarów, to jest to małżeństwo, może coś związane z waszym małżeństwem. Mój kot tutaj chodzi, bardzo was przepraszam. To są sprawy materialne. Także dzisiaj będzie dobry dzień na podejmowanie, może wspólnie z małżonkiem, z małżonką, sprawy, jakieś plany długoterminowe, co robić z naszymi finansami, gdzie je inwestować. Do tego królowa denarów to jest ta osoba bardzo praktyczna, to jest osoba, która dba o sprawy materialne, ale to jest osoba, która dba również o innych, opiekuje się i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiejsza energia, tu będzie taki dla was moment wyboru i dążenie do nowych celów. Wsłuchajcie się w swoją intuicję, w wasze emocje i warto się dzisiaj skupić na stabilności finansowej i dbałości o ten materialny komfort, zarówno własny, jak zarówno waszej rodziny i tak dalej. Słuchajcie, no mamy gwiazdę dzisiaj na scenie, ta gwiazda już dzisiaj wykopała mi piasek z kuwety wszędzie, także dlatego nagrywam później, bo to jest ogólnie moja gwiazda. I gwiazda musi być w centrum zainteresowania. Także ja się zainteresuję moją gwiazdą, a wam życzę wspaniałego dnia.
Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, buziaki, papa.